Cześć, witam Was na kanale Like Makijażowy. Dzisiaj zapraszam Was na test BB kremu, który właściwie można porównać do najbardziej kryjącego podkładu, z jakim miałam styczność, a nawet i bardziej kryjącego, bo mi się wydaje, że to jest bardziej kryjące od Revlona Colorstay. Ale tak, o czym gadam? BB krem z firmy So Bioethic. Specjalnie sobie zostawiłam opakowanie, żeby tutaj co nieco Wam jeszcze przeczytać, bo nawet i po polsku coś napisali. A opakowanie wygląda tak. Mamy tutaj 30 ml w opakowaniu, 6 miesięcy od otwarcia i przeczytajmy sobie, co nam tutaj obiecuje producent. Organiczny krem BB 5 w 1. Pomiędzy pielęgnacją i makijażem krem BB So Bioethic to nawilżający podkład z naturalnym kryciem i wygładzającą teksturą. Jego formuła 5 w 1 daje wszystkie korzyści zmierzające do uzyskania perfekcyjnej cery. Z łatwością aplikowany wyrównuje kolory cery. Dostarcza skórze niezbędnego nawilżenia. Oczyszcza skórę. Ej, jakaś mucha mi tu wleciała. Antyoksydacyjne właściwości olejku z granatu zapewniają ochronę przeciwzmarszczkową. Chroni przed szkodliwym działaniem promieni UV. I stosowanie. Rozgrzać niewielką ilość kremu BB w dłoniach, następnie nałożyć na czoło, nos, brodę, kości policzkowe i rozprowadzić na zewnątrz. Czyli chodzi tutaj o to po prostu, że przez to, że ten produkt jest tak mocno kryjący, żebyśmy nie nakładali go sobie tak od razu na całą buzię, bo może nam się odcinać, może być zbyt mocno kryjący. Jak będziemy go tak rozcierać do zewnątrz, te krycie będzie delikatnie się zmniejszało i on lepiej nam się stopi jakby z całą tutaj szyją, twarzą i tak dalej. Natomiast ja Wam pokażę, że można go również nakładać gąbeczką. Gąbeczką ma zdecydowanie mniejsze krycie, które bardziej mi odpowiada. Dodatkowo wydaje mi się, że on troszeczkę ładniej wygląda nałożony gąbeczką. I fakt, ten produkt nakłada się dosyć ciężko, co zaraz zobaczycie, ale naprawdę można sobie dać z nim radę. Ja go mam już od około 3 miesięcy, używałam go z 20 razy co najmniej i mogę Wam powiedzieć, że naprawdę jest to świetny produkt, co zaraz też zobaczycie. No więc na tą część twarzy będę go nakładała palcami, a na tą gąbeczką. Ja mam mnóstwo teraz niedoskonałości, jak to zresztą nie da się ukryć tego teraz, więc zobaczycie też, jakie on ma krycie, choć ja też nie będę go nakładała jakoś super dużo, żeby nie było, ale patrzcie. Widzi się to? Dlatego ja go nie lubię też nakładać palcami, nie podoba mi się, jak on wygląda. Ma zdecydowanie za duże krycie. Ale może ktoś tego będzie potrzebował, także no. No zobaczcie, wszystko zakryte. Nie, wiecie co, sorry, ale nałożę go gąbeczką. Bo nie mogę, jak patrzę na siebie, ja widzę tą szpachlę. No, gąbeczką od razu inaczej. Wiecie, to też jest bardzo gęsty produkt, więc gąbeczka go aż tak dużo nie wypija. Co prawda on nie ma w sobie silikonów, więc on nie rozciera się tak super gładko po buzi, ale to jest naprawdę kwestia, nie wiem, 2-3 razy, żeby nauczyć się z nim obchodzić, bo za pierwszym razem faktycznie też miałam trochę taki mindfuck, że no tak niespecjalnie mi się podobało, jak on się rozprowadza, ale bardzo szybko się przyzwyczaiłam. No dobra, to w takim razie nałożę go po prostu na połowę twarzy gąbką. I jest to taka naprawdę cieniutka warstwa, jak widzieliście. Dodatkowo też gąbka tutaj zbiera nadmiar, więc nie mam jakiejś super szpachli na twarzy, a jak widać naprawdę ma fajne krycie, więc jakbyście potrzebowali jeszcze większego krycia, bo wiadomo, mi coś tutaj teraz przebija, bo nie nawalam go nie wiadomo jak dużo, ale jakbyście potrzebowali jakiegoś nie wiadomo jakiego krycia, można go nakładać palcami, wtedy będzie miał większe krycie i nałożyć go troszeczkę więcej spokojnie. Dobra, na tej części twarzy nic nie mam. Widać niedoskonałości, nierówny koloryt. Z tej strony mam nałożony produkt, jak widać kolor jest przepięknie ujednolicony. Bardzo fajnie mi się wpasował akurat ten kolor, ja Wam zapomniałam powiedzieć, ja mam odcień 01 Beige Nude, ten jaśniejszy i naprawdę fajnie mi pasuje. Skóra jest tak delikatnie zmatowiona, ale nie jest to płaski mat. Produkt też nie zauważyłam, żeby jakoś tak zastygał. Jeżeli chodzi o jego konsystencję, najbardziej on mi przypomina podkład Rimmela. Ten taki matujący, tak, on ma taką, on ma też taką właśnie tubkę wyciskaną, biało-fioletowe opakowanie, coś tam matujący on jest.
No, także w konsystencji bardzo przypomina ten. Także jakbyście byli zainteresowani, to możecie się wybrać do Rossmana, pomacać tamten podkład. Konsystencja jest naprawdę bardzo podobna. I teraz, jeżeli chodzi o rozcieranie tego produktu, bo z tej strony twarzy ja już trochę palcami go roztarłam, więc ja go tylko doklepałam. A teraz, jak widzicie, ja gąbeczką nie tyle go wklepuję, co tak przesuwam troszeczkę, wklepując. I w ten sposób naprawdę bardzo fajnie i szybko można go rozetrzeć sobie gąbką na twarzy i ma najbardziej naturalny efekt. Przynajmniej moim zdaniem. No z tym moim trzecim okiem na czole coś se nie radzi, ale zaraz jeszcze osobno go doklepiemy. Ma taki fajny zapach kremu, bym powiedziała. To jeszcze gąbką sobie tak troszeczkę staram się ściągnąć nadmiar, bo moje piegi są za mocno zakryte, a ja lubię mieć odkryte piegi. I jak widzicie, niektóre niedoskonałości jeszcze mi przebijają, bo jak to mówiłam, gąbeczką jest mniejsze krycie troszeczkę, dlatego wezmę sobie jeszcze tyci tego produktu i doklepię palcem. Widzicie, to działa jak korektor. No, tutaj tego chyba trochę nawet za dużo dałam. Nie zauważyłam też, żeby ciemniał. Także to jak najbardziej na plus. Jeżeli trochę z nim przesadzicie, widać go na twarzy. No, nie oszukujmy się, jest to bardzo mocno kryjący produkt, więc jak nawalicie go bardzo dużo, no to go widać, nie? No dobra, myślę, że jest ok. No to wykończę sobie makijaż i zaraz do Was wracam. No więc tak wygląda w pełni skończony makijaż. Ja używałam tego podkładu, tak jak Wam już mówiłam, naprawdę sporo razy, mam go już dosyć długo. I powiem Wam, że mimo, że to jest produkt naturalny, który nie ma w swoim składzie jakichś tam składników, które będą sprawiały, że on będzie długo się trzymał, że będzie jakiś taki naprawdę bardzo długotrwały, matujący i tak dalej, to mimo tego powiem Wam, że naprawdę jestem zadowolona z tego produktu, bo buzia mi się zaczyna świecić z nim na twarzy, nie wiem, gdzieś po 7-8 godzinach dopiero. Naprawdę bardzo długo buzia utrzymuje swój mat, ale wydaje mi się, że to jest spowodowane tym, że ten podkład może fajnie nawilżać i buzia, jakby skóra, nie musi nadrabiać tego braku nawilżenia po prostu produkując sebum. Wydaje mi się, że to może się brać stąd. Dodatkowo stopień krycia jak najbardziej można stopniować w tym produkcie. Nie trzeba nakładać takiej szpachli jakiejś nie wiadomo jakiej, no bo to jest stricte podkład, który będzie mocno kryjący. Jak widzieliście, ja go nakładałam gąbeczką i naprawdę można wystopniować to krycie. Można go nałożyć delikatniej, wtedy na pewno też na dłużej Wam wystarczy. Można sobie go dołożyć miejscami, albo jeżeli macie taką potrzebę, nałożyć go na całą twarz troszeczkę grubszą warstwą, żeby pozakrywać to, co musicie. Jego cena, jak pamiętam, to jest około 50 zł. Ja Wam dam linka w opisie, bo teraz już nie pamiętam i teraz nie jestem też do końca pewna, z jakiego sklepu internetowego go kupowałam, także linka znajdziecie jak coś w opisie. I cóż, ja Wam jak najbardziej ten podkład polecam, krzywdy mi nie zrobił, jak najbardziej fajnie trzyma się na mojej buzi, podoba mi się jak wygląda, jeżeli potrzebuję większego krycia, tak jak dzisiaj, miejscowo można go dołożyć, jeżeli nie, to na całą buzię sobie nakładam go mega cieniutką warstwą i jak dla mnie jak najbardziej to wystarczy. Napiszcie mi proszę w komentarzach, czy miałyście już ten produkt, czy byłyście z niego zadowolone, a jeżeli nie byłyście z niego zadowolona, to napiszcie mi proszę dlaczego, bo jestem bardzo ciekawa. Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.